ciągu 3 lat polscy rolnicy mogliby wyprodukować zieloną energię z biogazu w ilości nie mniejszej niż co najmniej jedna planowana elektrownia jądrowa. Na budowę jądrówki potrzebujemy około 20 lat, jeżeli w ogóle w końcu powstanie, a biogazownię można postawić w przeciągu 3 do 5 lat. Niektórzy twierdzą, że z KPO powinno zostać przeznaczone 100-150 miliardów złotych na biogazownie rolnicze. Jak na razie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył niecały 1% tej rekomendowanej kwoty, czyli 1 miliard złotych w ramach programu Energia dla Wsi. Na biogazownię można uzyskać do 65% dotacji netto, a resztę kwoty można na przykład uzupełnić pożyczką. Maksymalna kwota to 20 milionów złotych. Beneficjentem może być rolnik, którego biogazownia będzie miała do 1 MW lub spółdzielnia energetyczna, której biogazownia nie będzie przekraczała 10 MW. To właśnie biogazownie rolnicze przez niektórych nazywane są jedynym mocnym punktem Zielonego Ładu, a ich potencjał w polskiej energetyce to nawet do 10 GW, co może odpowiadać jednej elektrowni jądrowej. Jednocześnie biogazownie buduje się dużo szybciej, a sam biogaz może być magazynowany, co ma znaczenie przy stabilizacji energii w przeciwieństwie do innych odnawialnych źródeł energii, czyli energii wiatrowej, wodnej czy słonecznej. Z KPO na transformację energetyczną musi być przeznaczone około 47% środków. Z pierwszej transzy 27 miliardów złotych na program Czyste Powietrze zostało przeznaczone ponad 1,5 miliarda złotych, a na wsparcie MŚP w rolnictwie ponad 250 milionów złotych. Reszta to na przykład szybki internet, poprawa bezpieczeństwa transportu, żłobki i vouchery na laptopy dla nauczycieli, czyli transformacja cyfrowa i reformy socjalne. Polska, obok Niemiec, jest w czołówce w Europie i ma największy potencjał do wykorzystania biosubstratu do produkcji biometanu w Europie. Takim biosubstratem może być na przykład obornik, łajno, gnojowice, wywar gorzelniany czy kiszonki. Do produkcji biometanu mogą być również wykorzystane resztki z kukurydzy, cebuli i wiele, wiele innych odpadów. Potencjał polskiego biosubstratu, który można wykorzystać do produkcji biometanu, określany jest na poziomie 8 miliardów sześciennych metanu. Liczba ta odpowiada ponad 60% obecnego importu gazu ziemnego. Kolejne 8 miliardów może pochodzić z innych źródeł, takich jak biomasa z odpadów komunalnych, z przetwórstwa rolno-spożywczego czy odpadów restauracyjnych. To wszystko daje szacunki na poziomie 12-16 miliardów metrów sześciennych czystego biometanu, czyli tyle, ile wynosił szczyt przy imporcie gazu z Rosji. Obecnie Polska jest w pierwszej piątce europejskich państw z największym potencjałem pod kątem produkcji biometanu. Biometan to paliwo posiadające te same chemiczne i energetyczne właściwości co gaz ziemny. Znajduje wykorzystanie do celów ciepłowniczych, transportowych lub jako biokomponent do produkcji tradycyjnych paliw transportowych, takich jak benzyna, olej napędowy albo bio-LPG. Biogaz może być wykorzystany do produkcji prądu i ciepła, ale tutaj warto postawić gwiazdkę ze względu na problem, który od razu napotykamy, czyli możliwości wprowadzenia tejże energii do sieci. Sieci elektroenergetyczne mają problemy z funkcjonalnością nie od dzisiaj. Przez ostatni rok, 2 lata zdarzyło się najwięcej odmów związanych z przyłączeniem do sieci nowych źródeł energii. Link do odcinka dotyczącego sieci nieprzyjmujących OZE zostawiam w opisie, ale w skrócie w odniesieniu do biogazowni. Polskie sieci są modernizowane w celu zwiększenia przepustowości, zwłaszcza transformatory średniego napięcia, wysokiego napięcia. W planach jest przeznaczenie części transzy środków unijnych celem przyspieszenia modernizacji, co potwierdzają planowane programy dedykowane dla operatorów sieci. Niemniej jednak,
Jeśli nie dojdzie do zmian proceduralnych, to możemy wpaść w pułapkę zaklepywania mocy przez projekty z OZE, głównie PV, bo to jej w Polsce jest najwięcej. Jeżeli symultanicznie nie będzie zwiększenia ilości magazynów energii, to skoki napięcia w sieci wynikające z braku stabilności mamy nadal jak w banku. Więc sieci nadal nie będą chciały przyjmować nowych źródeł energii. Biogaz, biometan traktowany jest jak OZE, ale być może niedługo biogazownie rolnicze będą uzyskiwać priorytetowo przyłącza do sieci. Ile to niedługo? Nie wiem. I nie wiem, czy ktokolwiek wie, ale jak ktoś wie, to niech da znać. Pierwszeństwo rozwiąże jeden z problemów związanych z powstaniem biogazowni, ale nie rozwiąże problemu sieci, bo to one są wąskim gardłem polskiej energetyki. Jeżeli przyłączymy więcej biogazowni, które niewątpliwie są znacznie bardziej stabilnym źródłem energii, to co zrobimy z planowanymi pozostałymi inwestycjami OZE? Obecnie w Polsce znajduje się około 380 biogazowni, z czego większość powstaje przy zakładach komunalnych. Znaczna większość, bo 95% produkcji zwierzęcej odbywa się w 14 tysiącach gospodarstw rolnych. Budowa biogazowni dla tych gospodarstw wynosiłaby 3 do 5 lat. Z odpadów z biosubstratów z tych gospodarstw z wytworzonego już biogazu można uzyskać rocznie poziom 42 terawatogodzin energii. Ale energia to jedna korzyść, a druga to ślad węglowy wyprodukowanej żywności. Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Ślad węglowy obejmuje emisję dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych wyrażonych w ekwiwalencie CO2. Ślad węglowy na etykietach może być kolejnym oznaczeniem obok Nutri-Score, wskaźnikiem jakości produktu. Komitet Parlamentu Europejskiego ENVI przyjął sprawozdanie w sprawie nowego planu działania Unii Europejskiej dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli opartej o zapobieganie marnotrawstwu oraz ograniczeniu zużycia energii i zasobów. Zakładają oni, że produkty, a wśród nich żywność, powinny być projektowane w sposób ograniczający ilość odpadów, szkodliwych substancji i zanieczyszczeń oraz chroniący zdrowie ludzkie. Etykieta żywności Nutri-Score z przodu opakowania jest już od kilku lat stosowana w największych supermarketach w całej Europie. Klasyfikuje wartość odżywczą produktów w skali od A – bardzo zdrowe do E – niezdrowe, ale nie jest obowiązkowa. EcoScore jest wskaźnikiem przedstawiającym wpływ produktów spożywczych na środowisko. Klasyfikuje je w 5 kategoriach, również od A do E, od najmniejszego do największego wpływu na środowisko w oparciu o punktację w skali od 1 do 100. Oddziaływanie na środowisko badane jest w całym cyklu życia produktu, czyli zagospodarowanie odpadów jako substrat w biogazowni ma kluczowe znaczenie dla tej skali. EcoScore, jak Nutri-Score, nie jest obowiązkowa, ale może to być przewaga konkurencyjna, a nawet w tak dynamicznie postępujących warunkach polityczno-gospodarczych jeden z istotniejszych wskaźników umożliwiających dopuszczenie produktów na półki wielkich międzynarodowych korporacji, takich jak Jeronimo Martins, czyli właściciel Biedronki, czy Schwarz, właściciel Kauflanda i Lidla. Zagospodarowanie odpadów to korzyść również ekonomiczna. Według Parlamentu Europejskiego wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym ma oznaczać wzrost gospodarczy o dodatkowe 0,5% PKB oraz wzrost zatrudnienia o 700 tysięcy nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej. Mikrobiogazownia to koszt na poziomie kilku milionów, a w przypadku większych to kilkanaście bądź kilkadziesiąt milionów złotych. Powstanie biogazowni jest również uwarunkowane odległością od powstającego wsadu, czyli biosubstratu. Odpady z dużą zawartością wody i uciążliwym zapachem nie są najlepszym materiałem do długiego transportu. Taniej i nawet bezpieczniej jest je stawiać możliwie jak najbliżej miejsca powstania substratów.
Z jakiegoś jednak względu nie poszliśmy w tę stronę, chociaż wydaje się to dobry kierunek dla Polski. Problem, który jeszcze przychodzi mi na myśl, mógłby być związany z zagospodarowaniem pulpy pofermentacyjnej, ale teoretycznie to tak samo jakby mówić o odpadach, które stanowi stara instalacja wiatrowa czy fotowoltaiczna. Sama pulpa pofermentacyjna może się również w zależności od biosubstratu i jest to temat na osobny odcinek. Jeżeli podobał Ci się materiał, to nakarm algorytm mapką w górę i subskrypcją pomoże mi to w szybszym rozwoju kanału i dostarczaniu ciekawych informacji.